Sport to zdrowie, każdy Polak ci to powie. Dlatego też o sportowców w naszym kraju nie trudno. A skoro chętnych do aktywności fizycznej nie brakuje, należy nie tylko się cieszyć, ale także propagować dobre wzorce. Stąd tak modne plebiscyty na najlepszych sportowców, trenerów oraz drużyny. Tak było w Mławie na początku tygodnia. Władze miasta nie kryją zadowolenia i nie szczędzą ciepłych słów. W końcu kto jak nie sportowcy promują rodzinne strony na zewnątrz. Bo to coś wspaniałego i wyjątkowego, kiedy tu lokalnie stajemy na najwyższym stopniu podium. Ale coś wspaniałego, niezwykłego, kiedy nasi polscy zawodnicy, którzy reprezentują nas, tu obecnych i nasz kraj, odnoszą sukcesy. Najlepszymi sportowcami zostali wybrani lekkoatleta Dominik Breński, Olga Pietrzak, lekkoatletka i Bartosz Grędziński, specjalizujący się w kolarstwie górskim. Trenerem roku został Waldemar Łaszczyk z klubu sportowego Zawksze Mława, a najlepszą drużyną miejski klub sportowy Mławianka Mława rocznik 2005.